ostatni mecz, co graliśmy tutaj ze Sprzeworskiem, no nie był jakiś ciężkim meczem. Przed nami mecz z Rudą Śląską, mecz za 4 punkty. Jeżeli wygramy, no to przeskoczymy tą drużynę, będziemy na 4. miejscu. No i teraz przez cały tydzień będziemy pracować nad tym, żeby to zwycięstwo było takie jak w ostatnim meczu, czyli 10 bramkami.